Witamy Baro Mileczno. My zaprosimy do firmy Szkoltex, która prowadzi szkolenia w przemierze ładowarek teleskopowych. Jak chce to ładowarką teleskopową przykładowo gnój ładować na fura, nie? Rozrzutnik. Przyjdźcie do Szkolteksu, łeni waj weszkol, jak co i zrobić. Tak jest. Zapraszamy. Szkoltex. Dzisiaj znajdujemy się na stoisku firmy Horpol. Jest z nami Paweł Snella. Siemanko, oraz Milo. Jesteśmy na stoisku z Pawłem. Porozmawialiśmy sobie troszkę na temat rolnictwa. Złapaliśmy troszeczkę wiedzy. My przekazaliśmy troszeczkę Paweł nam. Jeżeli chodzi o szkolenia, Paweł, jeżeli chodzi o szkolenia rolnicze, na jaki temat mógłbyś się wypowiedzieć? Wiesz co, no tutaj myślę, że jeśli chodzi o rolnictwo, to tutaj szkolenia jest na dzień dzisiejszy w każdej dziedzinie, ponieważ mamy tutaj sieczkarnie, różne rodzaje kombajny, ładowarki i myślę, że takie coś jak szkolenie to jest bardzo ważne, ponieważ zawsze masz tą pewność, że masz ten dokument pewności, że jesteś w tym temacie przeszkolony, także myślę, że tutaj to jest bardzo ważne. Chłopski rozum, tak? Jeśli nic się nie dzieje, jest ok, ale jeśli coś się stanie, tak, to wtedy te dokumenty są potrzebne, tak? Tak jest, dlatego takie nasze motto: jeżeli uprawnienia mają ci się nie przydać przez całe życie, to lepiej je mieć, niż jakby się miały przydać raz przez całe życie i byście ich nie mieli. Niech sobie leżą i ich nie używać, niż jak coś się stanie i ich nie mieć. Dokładnie. Niech to będzie podsumowanie dzisiejszego filmu. Dlatego zapraszamy, firma Szkoltex, Daniel Słuchacki. Pozdrawiamy. Dzień dobry.